Cześć, witam was na moim kanale. Jak wygląda sprawa dzielenia konta na Netflixie? Bo ostatnimi czas można trafić na artykuły, opracowania właśnie dziennikarzy, które wskazują na jakby stanowiska takie prawne, czy to jest legalne, czy jest nielegalne. Niestety często są to przedruki zagranicznych prasy, zagranicznych gazet, które odnoszą się na przykład do prawa brytyjskiego, co ma tyle wspólnego i ma takie znaczenie dla polskiego użytkownika Netflixa, który ogląda i zakupił subskrypcję w Polsce, jak wpływ owoców cytrusowych na kulturę mongolską. Natomiast brakowało odniesienia konkretnie do polskiego prawa. Czy na przykład tej rację ma na przykład Netflix, który właśnie w swoich pytaniach i odpowiedziach daje taką informację, że można współdzielić przykładowo to konto, ale jedynie z osobami, które mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym. Czy na przykład tutaj zastosowanie będą miało nieco inne przepisy, bo jak sobie spotkamy się na tych opracowaniach albo na artykułach na Netflixa, taki serwis streamingowy, no właśnie traktujemy jako bibliotekę filmów, a na przykład taka biblioteka, taki zbiór dzieł, no to wtedy byśmy mieli do tego zastosowanie artykuł 3 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zgodnie z którym zbiory, analogie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów. Tym samym, jeżeli byśmy na przykład taką platformę streamingową, jakim jest chociażby na przykład Netflix, ale ma to również odniesienie do innych platform typu HBO, tam Disney Plus i tak dalej, miałoby wtedy zastosowanie artykułu 23 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, czyli ten dozwolony użytek, który jest szerszy niejako, katalog osób ten jest większy niż jedynie osoby, które należą do tego samego gospodarstwa domowego. Na przykład w przypadku tego dozwolonego użytku, o których mowa w artykule 23 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, możemy na przykład dzielić się filmami czy muzyką z naszymi znajomymi. Oczywiście, o ile ma to charakter niezarobkowy, czyli udostępniamy, przynosimy komuś taki film nieodpłatnie albo nawet wysyłamy komuś taki plik z muzyką, to jeżeli to jest właśnie nasz taki znajomy, bliski, to mieści się to w kategoriach tego dozwolonego użytku. Natomiast tutaj trzeba było się przede wszystkim przyjrzeć działaniu takiego Netflixa, takiej platformy streamingowej. To nie jest taka typowa biblioteka, albo taki zbiór, że po prostu mamy kasetkę z takimi filmami, przykładowo całą trylogią Władcy Pierścieni zapakowaną w jedną. Netflix to jest przede wszystkim aplikacja. Korzystając właśnie z tej platformy streamingowej, no to korzystam przede wszystkim z aplikacji Netflixa, która właśnie nam umożliwia połączenie się z ich serwisem. I dopiero właśnie za pośrednictwem tej aplikacji mamy dostęp właśnie do tych filmów, które na przykład byśmy mogli udostępnić normalnie na przykład swoim znajomym w ramach tego dozwolonego użytku. Ale subskrypcja Netflixa dotyczy korzystania z tej aplikacji i dostępu do aplikacji, czyli do programu komputerowego. Ma to o tyle istotne znaczenie, że w przypadku programu komputerowego ten artykuł 23 odnoszący się do tego dozwolonego użytku jest wyłączony. Więc korzystanie z takiego programu komputerowego, z takiej aplikacji Netflixa jest określone właśnie na warunkach licencji, którą właściciel takiej platformy streamingowej udzielił takiemu danemu użytkownikowi, który zakupił przykładowo tą subskrypcję Netflixa na jeden miesiąc. Jeżeli taka subskrypcja jest autoodnawialna co miesiąc, taka licencja ulega również odnowieniu, można powiedzieć, że właśnie udziela jej się na następny okres rozliczeniowy. Ma to też właśnie o tyle takie znaczenie, że na przykład jeżeli zmieniłyby się warunki korzystania z serwisu Netflix, a ktoś by na przykład zakupił sobie z góry licencję na cały rok, to do momentu właśnie wykorzystania tego roku, za który on zakupił, to może korzystać z takiej platformy na dotychczasowych warunkach. Warunkami takiej licencji w przypadku Netflixa to jest to, że z takiego jednego konta użytkownika mogą korzystać osoby, które są w ramach jednego tego samego gospodarstwa domowego. Zakwalifikowanie właśnie takiej aplikacji Netflix, takiej usługi streamingowej Netflix jako programu komputerowego ma też o tyle istotne znaczenie, że w grę będą wchodziły również inne przepisy karne, bardziej można powiedzieć tutaj rygorystyczne. Chociażby artykuł 116 ustawy o prawach autorskich, prawach pokrewnych, czyli na przykład kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania artystycznie, wykonanie, fonogram, wideogram, nagranie podlega grzywnie, każe ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności dla dwóch. Czyli na przykład takiej licencji nie można byłoby sprzedać bez zgody tej producenta, a treść tej umowy licencyjnej jakby
wyłącza jego dalszą odsprzedaż. Także, jeżeli ktoś by ukradł czyjeś hasło do Netflixa albo zdobyłby jakimś takim sposobem dostęp do cudzego konta, no to podlegałby odpowiedzialności karnej z artykułu 267 kodeksu karnego, zgodnie z którym właśnie kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Więc tutaj bez czyjejś zgody lepiej nie kraść jego hasła do Netflixa, bo można się narazić na odpowiedzialność z tego właśnie przepisu. Natomiast wracając na przykład do takiej odsprzedaży takiego konta na Netflixie jakiejś innej osobie, odpowiedzialności karnej właśnie polegałby jedynie sprzedawca, sprzedający takie swoje konto, ale również kupujący, bo mielibyśmy tutaj do czynienia z artykułem 278, paragraf 2 kodeksu karnego. Tej samej karze podlega kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Więc tym samym no rację jednak tutaj ma Netflix, że dzielenie konta na Netflixie przez osoby, które nie mieszkają w tym jednym gospodarstwie domowym, jest niedozwolone. Analogiczne przepisy będą również miały zastosowanie w przypadku takich innych platform streamingowych, jak chociażby na przykład streaming gier, na przykład GeForce Now, który właśnie umożliwia właśnie takie granie przez internet poprzez takie streamowanie, ale akurat w tym wypadku no, raczej nikt nie ma tutaj wątpliwości, że uzyskało chociażby dostęp do takiego programu komputerowego. No i cóż, tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.